Okay, let's party. Are you ready to face torture? Insanity? What? Death? All in a day's work for a psychonaut. Siemanko, z tej strony Geeks. Witajcie w kolejnym odcinku z gry Psychonauts. Ostatnio skończyliśmy sobie na takim bardzo zakręconym levelu. Udało nam się zlokalizować jeden z przedmiotów, które mogą posłużyć do tego, żeby przejść dalej. Czyli zlokalizowaliśmy takiego kwiatka, za pomocą którego można się dostać na cmentarz. Ale ja postanowiłem, że jeszcze sobie przejdę dalej, ponieważ doczytałem w międzyczasie w jednym z poradników, że po drodze jeszcze znajdę kilka przydatnych przedmiotów, dzięki którym mogę minąć na przykład gości z wałkami czy z konewkami. Także po prostu dalej sobie pozwiedzamy to urocze osiedle. Dobra, jeszcze tylko rozwalę tutaj bagażnik. Okej. Okay. Biega tutaj dużo tych dziewczynek. W tęczowych barwach. Ale nie chcą ze mną gadać. No właśnie, widzicie. Dobra. Co tu mamy? O, zawieszka niebieska. Dobra, trzeba będzie później wrócić i posprawdzać te wszystkie bagaże. Ponieważ znalazłem ich kilka, ale zawieszek to nie za dużo. Znaczy nie, przepraszam, mam same zawieszki. Ale nie wszystkie bagaże. No dobra, nieważne. Idźmy dalej. Rozwalam wszystko, co się da. Groty zawsze się przydadzą. No dobra. O, są dwie. O co chodzi? Dobra. Chyba nic ciekawego się od nich nie dowiem. O dobra, kolejna pajęczynka. Sobie zbierzemy. Kolejne wymysły wyobraźni. Zobaczcie, te wymysły teraz dotyczą jakichś bawiących się dzieci. O co tu chodzi? W poradniku czytałem, że cały ten obszar jest nawiązaniem do społecznej paranoi ludzi ze Stanów Zjednoczonych w latach 50. podczas pierwszej zimnej wojny. Ach, mówię pierwszej, bo to co się dzieje teraz, to w sumie nie wiadomo, czy się podobną rzeczą nie skończy. Ale dobra, nieważne, nie będziemy tutaj politykować. Dobra. Okej. Co one tak szepczą? Jak widzicie, typowy umysł paranoika. Szepty, podglądania, szpiegowanie na każdym kroku. Tak to niestety wygląda na ludzi zmagających się z tą ciężką chorobą. Chociaż wiadomo, jest tutaj ubrane troszeczkę w taki humorystyczny, lekki sposób. Ale też jakby gra nie wyśmiewa tego typu przypadłości, co mi się bardzo podoba. Czy no nie wyśpiewa tak w jakiś taki chamski sposób. Co tam? Dobra, z tobą nie mogę pogadać nadal. Okej, to jest ta larwa, która może mnie teleportować. O, nice. Znalazłem konewkę. Dobra. Jeszcze przejdę się na tyły. Dobra, awansik wszedł. Dobra, czy mogę wejść tutaj do środku? I'm watering. I don't want to mail that. Okay, are you following me? Tutaj jest jakiś kot. Okej. O kurde. Stop. This is a restricted area. No okej, tak myślałem.
Wow. O! Znalazłem kolejną warstwę projekcji astralnej, która jest tutaj odpowiednikiem po prostu continuów. No dobra. Lecimy w takim razie do tych gości z konewkami. W poprzednim odcinku odkryłem, że można używać tego jasnowidztwa na przedmiotach, tylko trzeba być po prostu w okolicy miejsc, w których są one używalne, tak? Bo nie można tego zrobić wszędzie. Na przykład miałem takie pióro kruka, no i mogłem to oczywiście użyć, ale tylko jeżeli kruk był w pobliżu i za pomocą tego mogłem spojrzeć jego oczyma. Zobaczcie, na przykład teraz wyciągnę sobie konewkę i mogę jej użyć. Co wywołuje jakby, nie wiem, widok z perspektywy właściwie nie wiem kogo. Ciężko to zlokalizować. Ale to jest chyba ta skrzynka. Dobra, wbijam. May I ask how much you paid for it? I'm watering. Me too. Perhaps we can swap watering tips. Without water, these plants will die. Fine watering can. Nice. May I ask how much you paid for it? It is a good thing. Dobra, myślałem, że mogę to rozwalić. Dobra, wbijam do środka. May I ask how much you... O, wałek. Dobra, wiem, gdzie są goście z wałkami. Tylko muszę oczywiście wybrać sobie... Co? A, dobra. Pokazuję informację, że... Co zrobić, gdy mam więcej przedmiotów? Okej. W porządku. Wyciągnę sobie konewkę, żeby mnie nie zaatakowali, jak widzę. Tak jest. Dobra. Czy ja mam do ciebie... Nie mam do ciebie zawieszki. Ci goście w ogóle, zobaczcie, grają na tych przepłukiwaczkach jak na trąbce. Jak to się nazywa? No, zabrakło mi słowa. Nieważne. O! Patrzcie. Kurde, jak się ukryło. Czasami przez tę grafikę naprawdę ciężko się zorientować. No dobra, muszę się cofnąć. Jezu. Perspektywa jest czasami straszna. Muszę znaleźć domek, w którym byli goście z wałkami do ciasta. W porządku. Udało mi się zlokalizować ten budynek. Jest pilnowany przez ogrodników. Także muszę najpierw sobie wyciągnąć nożyce do tego płotu. Okej. Dobra, tutaj są goście z wałkami. Czego oni pilnują? Co to jest za statuetka? O kurde, zaatakowałem ich przypadkiem. O nie. Why are you here? What did the rainbow squirt tell you? What happened inside that house? Rainbow Squirt. To chyba są te dziewczynki, które były wcześniej ukazane. A właśnie, dobra. Jest tutaj. Strasznie ciężka perspektywa. Dobra, postaram się ich teraz nie atakować. Welcome to my house. Please stay and make pie. My story. Podniesiono poziom amunicji. Okej. Rhubarb is a controversial pie variety. Apple pies are very popular. Tak mówisz? Come with us. Zapomniałem, o nie. Who is the milkman? Why are you wearing gloves? Are you? What did what happen? Jejku. Zapomniałem o tym, że muszę wyciągnąć nożyczki. No dobra, trudno. Okej. W takim razie lecimy sobie teraz na ten cmentarz. No dobra, wchodzimy. O, miło z twojej strony.
O kurczę, tu ktoś wychodzi z tego, z grobu. Why God, why? O Boże. To jest jednocześnie komiczne i tragiczne trochę. I wish my loved one was not dead, but alive. O. I am a sad widow. No dobra, zobaczmy. This must be the milkman's grave, but it's completely overgrown with vines. How am I gonna get in there? Gdzie co może użyję? Użyję może telekinezy. I wish my loved one had remembered to indicate me as the beneficiary of this 401k plan. Can't get a good grip. Okay. The dead people. Albo pirokinezy. Może to podpalę po prostu. The ground and I have brought flowers because yes! I am sad. Działa, działa. Man, oh. I hope no one notices all this fire. The cemetery is filled with dead people. Okay, jestem. Boo-hoo. I do not know whether to remarry or to remain. Co to za książka? What were you doing in the cemetery? Are you a grieving widow? Where are your flowers? What did you find in the mausoleum? Who is the milkman? Okay. Dobra, czyli tak musiało what być. What you found was dynamite. Blows the whole thing wide open. It does? Yes. I no knew właśnie, it. Ja też nadal nie wiem, o co I chodzi. Was completely wrong about everything, but now I've got it. That book came from the book depository. They must want to make us think that's where they want us to go. Because they think, we'll think, we know, they know, we know. So we won't go. So I shouldn't go to the book depository? Of course you're going to the book depository. Take the sewers. Watch out for watchers and radioactives and perpetrators. Some of those sewer workers are involved, I think. You'll need one of these. O kurczę, snajperka? It will help you fit in around the other assassins. Assassins? Wait a second. Beware the cows! Not all milk is enriched! O kurde. Dostałem snajperkę. Tego się nie spodziewałem. O kurczę. Przejdź kanałami do księgarni. No dobra, świetnie, ale... Jakie mam wejść do kanałów bez bez tej przepychaczki? Okej, znalazłem kolejny bagaż emocjonalny. Pięknie. Czy co, muszę teraz iść w stronę poczty? Tak sobie to czytałem w międzyczasie. Czyli tą drogą. O, aż to zakręcone, co? No dobra, jestem. Ponoć tutaj muszę użyć tej mojej snajperki, którą dostałem. Także zobaczmy. Coś muszę strzelić. Czekajcie. Piszę jakiś znowu zły kod. Stop. This is a restricted area. Dobra, spróbujmy raz jeszcze. O, wystarczy uderzyć. Czekajcie, czego na nim użyć? Pirokinezy? Wow. Może... O! Czekajcie, on chyba wychodzi. I wciska właściwy kod. Czekajcie, wcielę się w niego. O! I could use that, but I should probably just use my own.
Nice. Dobra, udało się. Tylko czy on się na mnie nie rzuci? Nie, w ogóle go tutaj nie ma. O, bagaż. Ach, co za ulga, co? Kolejny bagaż. Kolejny kamień z serca. A raczej z umysłu. Co tutaj jest? Jakieś listy gończe? O, dobra. Pajęczyno wsysacz. Cyk. O kurcze. Czekajcie, zapiszę sobie. Jakieś kamery szpiegowskie. Że może być ciekawie. Użyłem na nich jasnowidzenia. Kurczę, obserwują mnie. Czekajcie, a jakby tak użyć sobie mocy niewidzialności? Czekajcie, to nie jest takie proste, bo się trzeba przełączać cały czas między tymi mocami. Niewidzialność, dobra. Nie no, cały czas mnie obserwuje. Co to jest? Wygląda jak trumna. Okej, ale w sumie dzięki tej kamerze łatwiej mi się przemieszczać w tej ciemności. O, zobaczcie, tutaj kolejna. Co to jest? Jakaś wielka mina. Chyba lepiej w to nie uderzać. Wow. Zobaczcie, jest jakiś przedmiot na końcu. O, nice. Mam przepychacz. Świetnie. Jeszcze sobie tutaj troszeczkę pomyszkuję. Ale chyba tu nic nie ma. Dobra, chyba tutaj nic nie ma. Po prostu wychodzę. O, chociaż... Jezu. Ta perspektywa. To są drzwi? To są drzwi. Dobra. Udało się. Mamy kolejny przedmiot. Ciekawe, co dalej. O kurde, co jest? O nie. Wow, wow, wow. Czekajcie, może... O kurde, co on mi zrobił? Może na odległość spróbuję z nim walczyć, czekajcie. O, to działa. To działa. To znowu się wychylił. Co to za robal w ogóle? Jakieś bomby wypadły. Okej. Okej, mogę nimi rzucać. O, zeżar! Zeżar tę bombę. Nice. Dobra. A on... Co, nie żyje? Okej, fajnie. Czyli to był cały boss. Spoczko. Dość prosty. Excuse me, but... Dobra, okej. Myślałem, że będę mógł z nią pogadać czy coś, ale... Chyba nie bardzo. Czekajcie, jasnowidztwo sobie znowu włączam. Biorę sobie przetykacz. Przetykacz to się nazywa. A nie przepychacz. No, tam. Nieważne. Czekajcie, tak będzie szybciej.
Gdzie są ci goście od kanałów? O, są. Dobra, dzień dobry. I work in the sewers. As do I. We must stick worker. Together against those who would judge us. Union meeting. Dzień dobry. O! They got Freddy. Poor Freddy. He was such a good secret agent. I mean, assassin. Who is shooting at us? Dobra. Potrzebuję atrapy teraz. O, zobaczcie, tutaj są kolejni od tych linii telefonicznych. Niestety nie mam telefonu. Szkoda. Watch out, fellow assassin. There seems to be someone shooting at us from that tower. O kurczę, faktycznie. Jezu. Najpierw biedny Freddy, teraz ja. Dlaczego? Asasynie, dlaczego? Ciekawe, czy mogę się po prostu za nimi chować, albo poczekajcie. Czemu nie użyć niewidzialności w sumie? I like to shoot people. Watch out, fellow assassin. But there seems to be someone shooting at us from that tower. Come with us. Kurczę. What is the milkman's location? Who is the milkman? How long? Dobra, cicho. Przecież miałem przy sobie karabin. Dlaczego mnie aresztowali ci agenci? Dobra, jeszcze raz sobie zapiszę. Chociaż nie, chyba nie tracę życia, nie? Jak oni mnie złapią? Nie wiem, czy to można sprawdzić w ogóle. I am found on rooftops in clock towers. Watch out, fellow assassins. There seems to be someone shooting at us. A, okej, muszę się po prostu chować za nimi. There seems to be someone shooting at us from that tower. No nie, strzelił przez... Strzelił przeze mnie. Watch out, fellow assassin. There seems to be someone shooting at... It's fake. I'm worried the other assassins are gonna make fun of me. Shh, don't... Kurczę. Nie, no to mi zabiera projekcje astralne. Mam już tylko 4. O nie. Jak tam się przemknąć? Może muszę zrobić po prostu totalne combo tych trzech rzeczy, czyli... czyli niewidzialność. Lewitacja. I jazda po prostu do przodu. A może użyję telekinezy na tych gościach? My gun is clean. Nie. Sometimes I work for the government. I like to shoot people. I am an assassin. I do not kill out of passion, but for money. No dobra, czyli tak. Lewitacja, niewidzialność, nie. A nie, to nie jest niewidzialność, co ja wziąłem? Wziąłem tarczę. Właśnie, tarcza! Ej. Wcisnąłem nie to, co trzeba. Stop. This is a restricted area. Dobra, czyli to nie działa. Czekajcie, bo za każdym razem on chowa tą broń. Jeszcze raz. O! Zadziałało. Dobra, nice. Ojejku. Zobaczmy, co jest z tyłu. Tak jest. Miałem nosa. Dobrze, pięknie. Wspaniale, wszystkie pajęczyny. O, jaka ładna biblioteka. Freeze! Don't come any closer. I'll never tell you the location of the milkman. Never. Okay, let's all just settle down and talk. Ah!
Co? Where is the milkman? Who is the milkman? Whoa. What is the mission of the milkman? Come closer. O nie, ona ma... And I'll tell you. Ona ma ładunek wybuchowy w ciastkach. Glad okay. I never bought any of those. The view from up here is pretty good, but I still can't see enough. I need a way to get even higher. Like super high. As if I were flying. I know. Maybe I could find some stilts. Stop, helicopter! Land and let me in. I want to see the view from up there, please. Ooh. Czekajcie. Helm pilota. Stop, helicopter! Land and let me in. I want to see the view from up there, please. No. Czemu nie chcą mnie zabrać? Halo, jestem pilotem. Stop, stop, stop. Hey, 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 you in the helicopter. I've got a... Oh, they don't care. O, właśnie. Użyję sobie jasnowidztwa. I am a helicopter pilot. I like to fly helicopters. Świetnie. We are looking for the milkman. Dobrze. We don't know where he is. Ja również. Co tu się dzieje? Jakie to jest zakręcone? Can go up and down. Czy ja mogę tym sterować? Nie. Man, these guys are dumb. O. Hey, wait. What's that? I'll bet that's him. The milkman. To jest Boyd. Helicopters move sideways too, but not as fast as planes. Okay. He's on that remote island over there. Czyli muszę zdobyć telefon. What the heck is that sound? Jest. Pięknie. Hello? Who is the milkman? Boy, is this you? I think I found the milkman. I have no idea what you're talking about. Who is this? Okay, from now on, your name isn't Boyd. It's Royd, because you're such a big pain in my butt. If you see a lady tossing her cookies, run away. Dzięki za ostrzeżenie. Widziałem, jak przed chwilą się wysadziła. No dobrze. Mamy chyba już wszystko, co potrzeba. Wejdź do kryjówki mleczarza. No dobra. To jeszcze raz bierzemy sobie atrapę. Patrzę z nie tej strony lufy, co trzeba. This is my gun. Widzimy, spokojnie. Dobra. Zapisik. Telefon. I am a skilled phone repairer. O nie, znowu jakiś boss? Co jest? Ten sam? Czekajcie. O nie, to nie działa tym razem. O nie, działa. Czyli co, ta sama taktyka generalnie? Czekajcie, muszę wziąć lewitację, nie, telekinezę. Giń. Żryj to. Nie, to żryj. Dobra. Załatwione. Czemuś bardzo zależy, żeby mnie wyrzucić z umysłu Boyda. To jest ciekawe. Dobra, to jeszcze raz telefon. Come work on the phone lines with us. Nice. Ale to będzie fajne. Jeżeli trafię w tę linię. Nice.
Ale super. A. Nie, nie zbiorę wszystkiego. O kurczę. Okej. Skupiłem się na zbieractwie zamiast na niebezpieczeństwach. Dobra. Teraz się uda. Tam były jakieś przyciski, którymi można tak zręcznie przeskakiwać między jedną a drugą szyną. Wow. Ale ta perspektywa robi mindfuck, wiecie? Dobra, trzymam się prawej. Nie no! No właśnie. Czasami właśnie przez tę perspektywę bardzo ciężko wyczuć jest odległość między przedmiotami. No także, czy da radę coś przeskoczyć? Mordę. Dobra. Próba numer 3000. Lecimy. Jezu, tak dosłownie w ostatniej chwili trzeba podskoczyć. Jezu, prawie mnie spaliło. Dobra, trzymam się prawej. Dobra, końcóweczka. Dobra, wiecie co, ja sobie jeszcze wrócę, żeby zebrać te wymysły wyobraźni, ale wam to przewinę. Okej, pozbierałem sobie wszystkie wymysły wyobraźni, które były na tych liniach telefonicznych. Ja jeszcze sobie tutaj przejdę wokół tego budyneczku. No, wskakuj na górę, please. No co ty? Razik, proszę cię. Jeszcze sobie zajrzę tutaj. Może jakaś zawieszka, może coś? Brakuje mi jednej zawieszki do takiego żółtego bagażu emocjonalnego. Ciekawe, gdzie ona jest. Dobra, nieważne. Pomoc do tych leveli można wracać, chyba za pomocą mózgobębna. I wtedy można sobie skompletować wszystko. Jak mam tu wejść? Just a minute! The coming! It better not be that creepy guy again! Be right there! It better not be me right there! It better not be that creepy guy again! Kurczę, może by tak się ukryć przed nią? Wiecie, z przedmiotów to chyba nie mam nic przydatnego już. Spróbuję niewidzialności. Be right there! It better not be that creepy guy again. Who is it? Kurczę, otworzyła. Jeszcze raz. Be right there! It better not be that creepy guy again. Who is it? A coming! Nie mogę tam wejść, co jest? Dobra, muszę to sprawdzić. Okej, już wiem. Dobrze kombinowałem z tą niewidzialnością. Można wejść na niewidzialności. Ale przy okazji doczytałem sobie, że jest opcja, żeby zebrać ten pozostały bagaż emocjonalny. Także po prostu sobie wrócę tam. Okej, okay. Żeby zgarnąć ostatni bagaż, trzeba użyć słuchawki na tym gościu, który pilnuje słupa tutaj. Widzicie? Mniej więcej przy początku tego etapu. No i w ten sposób możemy się dostać na tą odległą wyspę. Widzicie? Nice.
Dobra. Wzrósł maksymalny poziom głębokości projekcji. Czyli tak jakby mam większą ilość kontinuów. O, mam cię! Dawaj mi historyjkę. Boyd, znów jest praca. Okej. Okay. Boyd siedzi w szpitalu psychiatrycznym. Rysuje jakieś dziwne teorie na ścianie. Okej. Okay. Poją go mlekiem. To jest Oleander. Patrzcie. Czyli coach Oleander naprawdę musi w tym wszystkim jednak mieszać swoje łapy, no bo za dużo jest dowodów na to. Zobaczcie, on go zahipnotyzował, dając mu ciasteczka do mleka i zrekrutował na strażnika Asylum. Okej, czyli tak on tam trafił. Ciekawe. Dobra, czy ja tutaj zebrałem wszystko? Mniej więcej chyba tak. Dobra, to wracamy po ten żółty bagaż. No dobra, zebrałem ten bagaż emocjonalny, ten pozostały. No i wracamy sobie przed domek mleczarza. I okej, tak jak kombinowałem wcześniej, muszę użyć niewidzialności. Dobra, już schowaj tę słuchawkę. Pomyśl. Hello? Aha, okej. Kurczę, no. Nie zdążyłem. Muszę po prostu wejść, jak ona wyjdzie. Be right there! Gosh, I sure hope someone is there this time. Czemu tam się nie odnawia? Aha, okej. Dobra, to jeszcze raz. Dobra, udało się. Oh, hello there. Have you come to pay for your rainbow treats? We knew you would. Won't you join us in our rainbow squirt pledge of purpose? To promote niceness. O kurde. To make the world prettier. To share candy. Ale sekta. To obfuscate the true nature of the milkman. To protect the milkman at all costs. Zobaczcie, agenci atakują, ale wjazd na chatę. Cenzorzy. O nie. Protect the milk. No dobrze, moi drodzy, teraz będzie walka z bossem i na tym zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!